Witam serdecznie, szczęść Boże. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Ewangelia według świętego Jana. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego, znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz, w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael, czy może być co dobrego z Nazaretu? I tutaj postawmy kropkę. To jest taka typowa rozmowa, Dialog ewangelizacyjny. Mówisz do człowieka, że spotkałeś w swoim życiu Jezusa i On jest dobry, a człowiek ci odpowiada: Czy może być co dobrego z Kościoła katolickiego? No, bo patrzymy na Kościół katolicki przez pryzmat wszystkich zaniedbań, grzechów, okropności, yy, pedofilii, yy, różnego rodzaju zaniedbań, wielkich zaniedbań ze strony Kościoła. I tak samo. Yy, Natanael patrzył na mieszkańców Nazaretu. To była Galilea Pogan. Tam mieszkali poganie. Więc czy coś może być dobrego z Nazaretu, który jest pogański z natury? No właśnie. Czy Jezus jest mi potrzebny do czegokolwiek? I jeszcze ten, ten tytuł: Znaleźliśmy Mesjasza. Kim jest Mesjasz? Tak, na, nasz język żeby to przetłumaczyć. Co to znaczy Mesjasz dla nas? Mesjasz to jest osoba, która jest w stanie ci pomóc rozwiązać wszystkie twoje problemy, wprowadzić pokój w twoje życie. Potrzebujesz takiego człowieka, potrzebujesz takiego kogoś, kto przyjdzie i poukłada ciebie od wewnątrz i, i poukłada cię też na zewnątrz. Bo przecież jest w nas ta tęsknota za szczęściem. Chcemy, żeby było nam dobrze, dlatego staramy się, dlatego tak wiele walczymy o, o dobro, poświęcamy się, spalamy się, wstajemy rano w poniedziałek, idziemy do tej pracy, bo mamy nadzieję, że będzie dobrze w naszym życiu. Gdybyśmy nie mieli tej nadziei, to już dawno byśmy skończyli ze sobą, a to nie jest dobre rozwiązanie. Miej nadzieję, miej nadzieję, że pojawi się w Twoim życiu ktoś. Kto rozwiąże wszystkie twoje problemy? I tą osobą jest Jezus. Ale Jezus, ten kościółkowy, ten katolicki Jezus, no to ja nie chcę tak na niego spojrzeć. I co mówi Filip: chodź i zobacz. Chodź i zobacz. Hmm, ale ja się boję, nie? Ale ja nie wierzę. Różne są odpowiedzi. Nie mam czasu. Ale na szczęście Natanael poszedł. Poszedł za Filipem. Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego i powiedział o Nim. Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do Niego Natanael, skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus, widziałem Cię, zanim Cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem. I tutaj znowu postawmy kropkę. Co to znaczy, że widział go Jezus jak był pod figowcem? Gdybyśmy mieli to wiedzieć, to byśmy to wiedzieli. Biblia by nam to powiedziała, Jan by nam to objaśnił, co to znaczy. Wystarczy, że wiemy, że to, co powiedział Jezus do Natanaela, dotknęło go tak mocno do głębi, że od razu powiedział tak: Rabbi, ty jesteś synem Bożym, ty jesteś królem Izraela, ty jesteś tym, na kogo czekałem. Całe moje życie czekałem na ciebie. Ty jesteś ty. I nieważne, co się tam stało pod tym drzewem figowym różni ludzie różnie różne rzeczy mówią ważne jest to że Jezus wiedział co tam się stało i że oznajmił to Natanaelowi jakbym sięgnął w pamięci do mojego pierwszego spotkania z panem Jezusem jako mesjaszem czyli tym który mi pomógł to mógłbym opowiedzieć historię o tym jak w wojsku nawrócił mnie już mówiłem o tym kilka razy nawet nie pamiętam, gdzie to jest tutaj na kanale. Ale mam to doświadczenie. Wiem, to był Jezus. To był Jezus Mesjasz. Jezus mój zbawca. To był Jezus, którego wcześniej nie znałem z tej strony. Znałem Jezusa historycznego, ale nie znałem Jezusa Chrystusa, Jezusa pomazańca, Jezusa Mesjasza. Bo w tamtych czasach imię Jezus było pospolitym imieniem, jak Krzysiek, Piotr, dzisiaj Tadeusz może już nie. Jezus to było pospolite imię, imię w tamtych czasach. I ten Jezus odróżniał się od innych tym, że miał moc pomagać ludziom w pełni duch Pana nade mną, bo namaścił mnie, abym ubogim głosił dobrą nowinę. Więziów, więźniów wyciągał z niewoli, chorych uzdrawiał, i tak dalej, i tak dalej. I pytanie, co musiałby zrobić Jezus, żebyś uwierzył w to, że On jest mesjaszem, że jest tym, który potrafi Ci pomóc? Bo my, ludzie religijni, bo myślę, że mówię bardziej do ludzi, którzy są zanurzeni w kościele, chodzą do kościoła, możemy nie doświadczać Jezusa jako mesjasza naszedł, nawet w kościele możemy go doświadczać jako Jezusa w sakramentach ale te sakramenty nie do, nie do końca będą w nas działały bo nie będziemy mieli wiary bo nie będziemy mieli też nie będziemy też otwarci na niego w sposób taki rozumowy bo możemy z przyzwyczajenia chodzić tylko do kościoła i i modlić się do Jezusa, ale nie mieć z Nim relacji, tak, takiej jaką miał Natanael, kiedy usłyszał te słowa: Widziałem Cię pod figowcem. Zanim Cię Filip zawołał, to ja już Cię widziałem. Wiem, kim jesteś, skąd mnie znasz itd. Chodzi o taką intymną relację z Nim. My często tej, tej relacji nie mamy. A jeśli już ją mamy, to ją zatraciliśmy, zgubiliśmy ją. Przez grzech, przez nasze lęki. Lęk, brak wiary też jest grzechem. Więc trzeba to odbudować na nowo. Od czego zacząć? No od tego, od czego zaczął Natanael. Posłuchał Filipa i poszedł. Chodź i zobacz. A Jezus powiedział, kto szuka, ten znajdzie. Kto kołacze, temu otworzą. Kto prosi, ten otrzyma. Proś, szukaj, rozmawiaj z Nim. Rozmawiaj z nim a spotkasz go w swoim życiu jako mesjasza, jako tego, który rozwiąże te wszystkie wężły gordyckie, rozwiąże Twoje problemy, rozwiąże to, z czym sobie nie radzisz, po, połączy to, co jest rozdzielone przez grzech. Tak, On to może zrobić. On jest Panem. Ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela, ty jesteś Mesjaszem, ty jesteś, ty jesteś Emanuelem, ty jesteś księciem pokoju, ty jesteś tym, na kogo czekałem całe życie. Działaj. Ale najpierw idź i zobacz. Chodź i zobacz. Zobacz. Zobacz, jak dobry jest Bóg. Wejdź w to. Nie uciekaj od tego. Nie uciekaj od relacji z Jezusem. Od, ty, od relacji z Jezusem, którego tak naprawdę nie znasz. Może słyszałeś różnego rodzaju opinie na temat Jezusa. Ja na przystanku Jezus na Polentroku rozmawiałem właśnie z ludźmi, którzy nie chcieli mieć z Jezusem nic wspólnego, bo patrzyli na Jezusa przez pryzmat Kościoła, przez pryzmat tego, co w Kościele jest złe, może tak uściślając powinienem powiedzieć. I mówię, zostawmy na chwilę Kościół, zostawmy księży, wyślijmy księży na księżyc. No, i ludzie najczęściej im się to podobało. I mówi, dobra, wysyłamy księży na księżyc. Siu, pojechali na księżyc, wysłaliśmy ich wszystkich księży, a teraz zajmijmy się Jezusem. Czy Jezus jest zły? No i tak ludzie zaczęli się zastanawiać. No mówią, no nie. Jezus jest dobry. Więc spotkaj się z tym dobrym Jezusem. Ale jak? Zaproś go do swojego życia, jako jedynego pana i zbawiciela. Zrób to, co zrobił Natanael. A co Jezus powiedział. Zaprawdę zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych, wstępujących i stępujących na Syna Człowieczego. Od tego momentu, kiedy zaprosiłeś na Jezusa do swojego życia, przyjąłeś Go do swojego życia, choć wcześniej unikałeś Go, bo miałeś złe rozeznanie na temat Jezusa, wszystko zacznie się zmieniać. Zaczniesz widzieć jeszcze więcej rzeczy. Zaczniesz widzieć niebo otwarte. I będziesz miał udział w tym. I kiedy człowiek taki przyjmował Jezusa do swojego życia jako Pana i Zbawiciela, to mówi coś się we mnie zmieniło. Doświadczyłem takiego pokoju, takiej lekkości tam wewnątrz. Więc to jest, to jest właśnie to, to jest relacja z Jezusem. Teraz utrzymuj ją, pielęgnuj ją, żeby jej nie stracić i idź tam, gdzie On chce, żebyś poszedł. Zobaczysz, nauczysz się słuchać Jezusa, nauczysz się nie tracić relacji z Jezusem, Mesjaszem, bo może dzisiaj masz tylko relację z Jezusem historycznym, ale z Jezusem Chrystusem, czyli Pomazańcem, Mesjaszem, może już nie masz relacji. Znasz Jezusa z tradycji, z religii, z chodzenia do kościoła, ale już nie masz relacji z Jezusem Chrystusem, tym, który podnosi tym, który mówi, bo Jezus bardzo dużo mówi, naprawdę, nawet jak nie mówi, to mówi. A ja kończę w tym momencie, jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.